Zdruzgotany Tomasz Karolak pilnie prosi o pomoc. Chodzi o najbliższą osobę. Leży w śpiączce, pękł jej tętniak. Tomasz Karolak niespodziewanie poprosił fanów o pomoc. Łamiącym się głosem powiedział o bliskim sobie dziecku, które nagle trafiło do szpitala. Niespodziewanie pękł tętniak. Cała rodzina aktora jest załamana. Tomasz Karolak, dzieci, rodzina, rodzeństwo. Karolak bardzo rzadko mówi w wywiadach lub mediach społecznościowych o swojej rodzinie. Zazwyczaj skupia się na swoich projektach zawodowych i sukcesach aktorskich. Wiadomo jednak, że jego relacje rodzinne są dość skomplikowane. Rodzice Tomasza byli w PRL-u oficerami Ludowego Wojska Polskiego, służyli w pułku lotniczym i dywizjonie rakietowym. Z nieformalnego związku z Violettą Kołakowską ma dwójkę dzieci. W 2007 roku parze urodziła się córka Lena, a w 2013 na świat przyszedł syn Leon. Tomasz i Viola wielokrotnie się rozstawali i godzili, a ostatnio ich relacje można nazwać poprawnymi. Aktor pozostaje w bliskim kontakcie ze swoim bratem Piotrem, pracującym w produkcji filmowej. Według niektórych źródeł to właśnie Piotr Karolak pomógł Tomaszowi w karierze aktorskiej. Teraz cała ich rodzina cierpi. Zupełnie niespodziewanie znalazła się bowiem w szpitalu Helena, szczegóły poniżej. Tomasz Karolak prosi o pomoc dla dziecka ze swojej rodziny. Na Instagramie Karolaka zupełnie niespodziewanie pojawił się dziś gorący apel do fanów. Tomasz, wyraźnie zasmucony, łamiącym się głosem poprosił internautów o wsparcie. W pełnym emocji nagraniu poinformował, że córeczka jego brata Piotra niespodziewanie dla całej rodziny znalazła się w szpitalu. Helenka Karolak obecnie jest w śpiączce po tym, jak w jej głowie pękł tętniak. Co wiadomo o jej stanie? Aktor poinformował o wszystkim, poniżej szczegóły. Fani nie zostawili go w potrzebie. Ich gest porusza do głębi. Mamy zdjęcia. Tomasz Karolak cierpi, bratanica jest w szpitalu, co się stało? Kochani, zawsze staram się pomóc, teraz ja proszę was o pomoc. Moja rodzina została dotknięta bardzo ciężkim doświadczeniem. Córka mojego brata, Helenka Karolak, leży w śpiączce, pękł jej w mózgu tętniak. O niczym nikt nie wiedział. Dziecko po prostu walczy, ogłosił zdruzgotany Tomasz na Instagramie. Aktor poprosił fanów, by przesyłali jego bratanicy pozytywne myśli i dobrą energię. Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na banacha, taką intencję: Helenka, kochamy cię. Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie Helenka, Helenka kochamy cię, zaapelował Tomasz. Później aktor poinformował też, że dziś wieczorem w intencji zdrowia dziewczynki odbędzie się msza. Z wielkim wzruszeniem pokazał też nagranie z Rybnika, na którym widać, jak cały zebrany tłum krzyczy w intencji Helenki.